Dzień dobry, witam u poranku. Słuchajcie, dzisiaj bardzo zajęty dzień, bardzo dużo, mam wrażenie, będzie się działo. Także ja bardzo wcześnie wstałam, bardzo wcześnie wstałam, było ciemno jeszcze, żeby właśnie zacząć wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia. Także teraz praca, a potem czeka mnie fajne wydarzenie i w ogóle ogólnie chyba fajny dzień. Także zapraszam, no ale tak, trzeba dużo rzeczy bardzo ogarnąć od rana, także ja zaczynam i widzimy się pewnie za kilka godzin, ale dzień dobry. Zaczynamy. No witam, trochę później, ale słuchajcie, dzisiaj pracowałam krócej i generalnie wszystko trochę tak niespodziewanie, bardzo spontanicznie podjęta decyzja, ale no ja też nie mogę planować nic na za długo tak naprawdę, więc jadę właśnie do Warszawy. Tutaj spakowane trochę rzeczy. Trochę jadę odwieźć, wiecie, tam nie wiem, jakieś pranie zrobić, to tamto. Znaczy po prostu zostawić też niektóre, bo nie są już mi tutaj potrzebne. No i ogólnie tak, jadę do Warszawy, bo będzie jedno bardzo fajne wydarzenie, także zabiorę Was na nie. No i właśnie tak się zdecydowałam trochę w ostatniej chwili, no ale bardzo się cieszę, że się udało. I teraz tak, mam tutaj o płytę do auta, także mam okazję w końcu wrzucić, posłuchać. U, co to za chrypa. No i tak, no i widzicie, tak to właśnie trochę tak jak mówię, na wariata. No ale dobra, jedziemy na chwilę do Warszawy. Ja się w ogóle wcześniej spakowałam tutaj, nie wiem, na 2 tygodnie i uznałam, że będę. No to się okazuje, że jednak ciągle jakieś rozjazdy. No ale chwilowo jest tak. Także ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. No ale zabiorę Was i zobaczymy. A tymczasem jadę. Jadę do Warszawy. Tam trochę się ogarnę. I dalej. Także zabieram Was ze sobą. I fajnie, cieszę się, że zrobiłam już wszystko, co miałam zrobić, wiecie, i że skończyłam wcześniej, i że jest po prostu jeszcze widno i mogę z tego skorzystać. Także dobrze. Jadę i widzimy się już na miejscu. Jestem już w Warszawie i właśnie odgrzewam sobie jedzenie od mamy, żeby coś zjeść na szybko. Potem muszę się szykować i jadę na spotkanie, a zabiorę Was ze sobą. Mam nadzieję, że jeszcze po drodze uda mi się jedną rzecz załatwić. Proszę, placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Także mam tutaj już gotowe i jestem i co? I zapomniałam, co chciałam, no ale w każdym razie odzywam się, że przyjechałam, muszę się tutaj trochę ogarnąć, troszkę rozpakować, przyszykować, bo będę się przebierała to tamto. No i tak, no i jestem. No i fajnie. Tak mówię, trochę niespodziewanie, ale ten grudzień taki też zaskakujący mocno. No dobrze, to ja idę jeść i zaraz może się trochę ogarnę i się odezwę. I odpakujemy okienka w kalendarzu. Przychodzę na chwilę jeszcze, zanim się zacznę szykować. Trochę jestem zmęczona ogólnie, więc nie chce mi się, ale muszę się przebrać. Wymyślić w ogóle, w co ja chcę się ubrać. Oddałam płaszcz z Zary, więc albo ten drugi płaszcz mogę wziąć, który mam, albo nie wiem co. No, muszę coś wybrać, ale to zaraz. Bo chciałam Wam jeszcze przez chwilę poopowiadać o jarmarku. A w zasadzie ja coś Wam miałam powiedzieć, wiecie, tylko że zapomniałam, więc jak mi się przypomni, może to Wam powiem, a jak nie, to nie. Ale mogę Wam pokazać, co sobie przywiozłam z jarmarku i z Drezna jako pamiątkę. Ale tak to mogę powiedzieć Wam, że naprawdę jarmark jest chyba najpiękniejszym, jaki widziałam. Sam jarmark w sobie jest naprawdę no przepiękny. Tyle tam było wszystko po prostu. I ta szopka taka... taka ichsza, czy właśnie ta karuzela, choinka przepiękna i każdy ten domek tak inaczej przystrojony, inaczej oświetlony, no po prostu to wyglądało przepięknie i widać tam taką dbałość i starannością, to naprawdę, że tam każdy domek, w którym coś tam było, wyglądał inaczej, był inaczej ozdobiony i to było cudowne, po prostu przepiękny jarmark, naprawdę. Także bardzo się cieszę i co? Może zacznę od tego najbardziej drezdeńskiego, powiedzmy. Suwenira mojego. Przywiozłam sobie kubek oczywiście ze Starbucksa, który w ogóle ma takie kolory, mam wrażenie, bardzo, bardzo niemieckie, bardzo wygląda jak flaga. No i co? I czy się wyostrzy? O, tak wygląda. Nie do końca są to moje kolory, ale chciałam mieć pamiątkę. Myślałam, że będzie może taki świąteczny, bo czasami właśnie w tym okresie świątecznym już są takie fajne. Pamiętam, no w Londynie kupiłam taki biały, czerwony środek, a tutaj takie złote elementy. No ale nie było nic świątecznego. Także mam ten, no taki też czerwony, powiedzmy. Bardzo ładny. Znaczy no taki, mam ładniejszy. O, może tak. To po prostu nie są moje kolory, ale podobają mi się te elementy, które tutaj są. Także bardzo fajnie to wygląda. O, i tutaj
ta diabelski młyn czy coś, no nie chce się wyostrzyć. O, no fajnie to wygląda. Także to, drugi kubek, który mam, mam z jarmarku. I jest taką fajną pamiątką, właśnie typowo z Drezna, bo tu jest właśnie nazwa tego jarmarku. Taki fajny tłoczony, w ogóle ładne były te kubki, bo były w różnych kolorach i właśnie tłoczone z jednej strony, a z drugiej strony miały taki obrazek. Znaczy każdy inny też. Także wybrałam sobie taki jasny. I ostatnia rzecz w zasadzie, którą przywiozłam, to po prostu grzane wino. Żeby... o! Takie. Nie wiem, jakie Drezner. Striezel. Glühwein. Das Original von... O! Das Original vom Altesten Weihnachtsmarkt. No. Także oryginalny z jarmarku. Mm? To fajne. To jest coś po niemiecku. No nic, no nic. No innym razem, no. Także dużo tego nie kupiłam tak naprawdę. Ja też już mam wrażenie, że ja na tych jarmarkach to się obkupiłam wiele rzeczy, bo często tam są takie produkty wełniane, więc ja wiecie, i skarpetki, kapcie, koce, czapki, rękawiczki, ja już po prostu wszystko mam, mam wrażenie z jarmarku. Także tym razem sobie po prostu odwiedzałam, zwiedzałam i napawałam się pięknymi widokami, wiecie, nowym miejscem. Także to tyle, jeśli chodzi o jarmarki, o prezenty. Tak, tak to wygląda, tak jak mówię, dużo nie ma. Ale słuchajcie, już po jarmarku, tak, teraz, tak jak mówię, pora się zająć czymś innym, także dzień jest dzisiaj mocno zabiegany. Bo tak jak mówię, jestem już zmęczona, jestem trochę niewyspana, bo musiałam bardzo wcześnie wstać, żeby zacząć wcześniej też pracę, żeby potem wcześniej skończyć. No i jestem. I w ogóle bardzo ciemno jest. No ja wam to też powtarzam, niestety przyjechałam tutaj chyba po drugiej i jest cały czas ciemno, także żeby nagrywać, to musiałam włączyć światło, a wydawałoby się, że wiecie, jeszcze do zachodu słońce trochę, no ale... No ale tak, nie, nie za fajnie. Jeśli chodzi o update kwiatkowy, to alokazja straciła już prawie wszystkie liście, zostały dwa, z czego jeden już żółknie, więc... no opowiadałam wam kiedyś, że kiedyś zimą straciła wszystkie liście, został jeden i widać, że może być podobnie w tym roku. Także tak. Zamiokulka sobie tu daje radę, więc na razie go nie podlewam. Skrzydło kwiat nadal, słuchajcie, kwitnie, nie wiem czy to widać, on nadal kwitnie po prostu, tutaj ma te... No pięknie to wygląda i starzec ciągle rośnie. To jest po prostu najpiękniejsze, że on ciągle rośnie, ciągle ma dłuższe takie te, no nie wiem jak to nazwać, liście, łodyżki czy coś i ciągle nowe, po prostu przepięknie to wygląda i ja się bardzo cieszę. Także to tyle z update'ów, a ja teraz idę się, no idę się szykować, bo idę na event. Dostałam zaproszenie na event od marki i nie wiem w zasadzie co tam będzie. Jedyna rzecz, którą wiem w tym momencie, to to, że będzie koncert. Będzie koncert Moniki Brodki, taki prywatny, także myślę, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że będzie świątecznie, no bo to w końcu taki czas, także no takie są moje nadzieje i tak to widzę. Natomiast okaże się, także idę się teraz właśnie przebrać, wybrać co chcę założyć i trzeba jechać. Ale jeszcze przydałoby się otworzyć okienka z kalendarza. No, chyba jeszcze otworzę. Zadzwoniłam jeszcze w jedno miejsce, żeby coś załatwić i powiem wam, że wcale mi się nie rozjaśniło i jeszcze bardziej pokomplikowało, ale to nic, słuchajcie, mam dwa okienka z kalendarza, to dlatego, że no jak był jarmark, to nie otwierałam, więc stwierdziłam, że teraz tworzymy dwa zaległe i obecne. Także mam tutaj dwa numerki, mam 11 i 12, jeden mały, drugi duży i zobaczymy, co tu ciekawego. Także zacznę od tego małego, jestem bardzo ciekawa. Nie, to takie ciężkie. Nic tu więcej nie ma. Muszę zapytać moją przyjaciółkę, bo na pewnym momencie jak przygotowywała ten kalendarz, tak długo coś liczyła i jestem bardzo ciekawa co w sumie. Muszę jej zapytać, bo jakoś tak zapomniałam o tym. I co tu jest? Balsam do ust. Lano Lips. Ta wersja oryginalna. No słyszałam, że jest dobra, więc jakoś tak po prostu stwierdziłam. A, chcę przetestować, zobaczymy. I mam lip balm. No tak, po prostu ten oryginalny, w sensie nie tam żaden smakowy, żaden kolorowy, tylko po prostu to jest chyba zwykła lanolina, albo po prostu balsam do ust jakiś tam. Także mam nadzieję, że będzie dobry. O, takie ładne opakowanie. Czy pachnie? Pachnie cytrynowo. No, fajne opakowanie, takie matowe. No, także... Także tu pierwsza rzecz i drugie okienko.
otwieramy. Żal mi, że tego otwierać jednak. Wszystkie otworzę i co? I już nie będzie. Nic do otwierania. No dobra. O! Piżama! O! Tu jest przód. Proszę bardzo. Piżama w pingwiny. I taka flanelowa ona jest. Ale taka urocza. Bardzo ładna, tak jak mówię. No, w pingwinki. Cała taka. I czy tu jest zdjęcie? O, tu jest. No, ona jest taka, wiecie, koszulowa jakby. Spodnia i taka koszula. O, mam nadzieję, że tam wszystko było widać. Bardzo przyjemna, no bardzo ładne pingwinki, ale bardzo przyjemna w dotyku w ogóle. No, taka flanelka, także no zobaczymy. I też, czy ona się nie skurczy w praniu, no to nie wiadomo. Okaże się, nie? Ale flanelka trochę ma do tego tendencję, więc zobaczymy, ale ogólnie piżama bardzo ładna i cieplutka na pewno, także o, dobra, no to mamy okienka i teraz już naprawdę nie mam żadnych wymówek, kiedy się szykować. No dobra, jestem gotowa i niewiele tutaj widać, jak zwykle mam sukienkę, o, to jest sukienka z Nari, ta czarna, wiskozowa, z takimi błyszczącymi elementami, no dobra, no niestety tego nie widać. W każdym razie jest taka luźna, do tego mam rajstopy Gabriella, 40 chyba, tak, i fajnie to wygląda, lubię takie, nie całkiem kryjące. I do tego to są buty Kazar, o, i jeszcze do tego chyba biorę, wiecie co, taki sweter, znalazłam właśnie taki czarny, wełniany sweterek, on jest flawless i on jest akurat taki trochę krótszy, no a będzie też mi cieplej w nim, więc założę chyba sobie na to ten sweterek i potem go zdejmę i płaszcz pewnie. No, no nie wiem, zobaczę. Zaraz też poprzymierzam sobie i zobaczę, bo myślę, że pod kurtką ta sukienka będzie wystawać, więc chyba płaszcz. Ale sweter koniecznie, no bo już jest zimno, więc w samej sukienuni to wiecie, będzie mi zimno, jeszcze chcę coś wcześniej załatwić, także szykuję się i jadę. Wiecie co? Założyłam tę kurtkę i nie jest aż tak źle. Troszkę tutaj właśnie wystaje ta sukienka, ale stwierdziłam, że przynajmniej będzie mi ciepło i chyba jadę w tej kurtce. Nie będę się przejmować i stroić aż tak, więc myślę, że kurtka wystarczy. No dobra, no to już załatwione. Dobra, to jeszcze szalik. Zamawiam Ubera i jadę. Udało mi się załatwić. Nie do końca tak jak chciałam, ale załatwić, więc to już zawsze i tak do przodu przynajmniej. Także cieszę się. Już więcej nie będę musiała przyjeżdżać do tych złotych na razie. Bo trochę mi się przejadły i trochę za dużo tam ludzi. I wiecie, nikt mi nie każe tam jeździć oczywiście. Ale, no ale ja to nie lubię, jak jest tak dużo ludzi. No dobra, idę na spotkanie. Teraz mała ciekawostka. Na wspólnej wcale nie nagrywają na wspólnej. No, idziemy. Ja nazywam się Małgosia Ome i będę dzisiaj takim gospodarzem tego spotkania. Bardzo się cieszę, bo jak zaczęłam czytać scenariusz, okazało się, że tematem jest piękno. To się poczułam w ogóle taka wyróżniona, no bo prowadząca nie może nie być piękna, skoro nie ma mówić o pięknie. Więc oczywiście pomyślałam sobie zaraz, no tak, tak, to wewnętrzne piękno. Piękno jest w tobie, tak. Dzisiaj przepiękne spotkanie marki Remek, która wypuściła już produkt na rynek, który dzisiaj wszyscy poznacie. Przyjemny, że będzie nie tylko miłą zabawą, ale że porozmawiamy sobie tak po prostu o tym pięknie, które owszem jest w środku, ale jest i na zewnątrz. I to, co jest istotne, to po prostu czuć się dobrze. Czuć się dobrze samej ze sobą. Na to, co...
czy to niania, co Maria tam mówiła, że to jest jakaś taka celebracja. Cieszę się, że tak mówimy właśnie o kobiecości, o tym, że żeby po prostu siebie doceniać, żeby o siebie dbać i rzeczywiście, żeby traktować siebie pierwszorzędnie, bo mi się wydaje, że to jest kwestia zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Gwiazda filmowa wraca do domu i więcej się tam nie zadziewa, dlatego, bo nie ma czasu. A dla mnie najpiękniejsze jest to, jak wchodzimy do domu, jak patrzymy w lustro, patrzymy, wiecie, żeby zobaczyć siebie i mówimy sobie, jestem fajna. I te czasy, to co pokazują nam wszystkim, że inność jest w cenie. Kandydatki na Miss mają również najgorsze poczucie i najgorsze zdanie na temat własnej urody. No więc to chyba mówi bardzo wiele, jak bardzo my mamy zaimplementowaną do głowy jeden stereotyp, żeby nie mówić o sobie dobrze. To jest coś, co o tym rozmawiacie i o tym bardzo ładnie i mądrze wszystkie mówicie, brawo. Bo to jest też cudowne, jak się teraz... Zobaczcie, ile się zmieniło przez ostatnie kilka lat. Dwie rzeczy, które mnie najbardziej zszokowały. Że Polki, które nie są szczęśliwe, krępują się być szczęśliwe i nie chcą okazywać ani szczęścia, ani radości, ponieważ znowu ktoś zaimplementował im do głowy toksyczną teorię i przekonanie, że nie ciesz się, bo ci będą zazdrościć. A to po cholerę będziesz zwracać uwagę radością. W związku z tym otaczamy się często wampirami, zakompleksionymi ludźmi, którzy nie chcą naszego sukcesu, cały czas starając się udowodnić, że to oni są lepsi, a nie my. Więc Polki krępują się być szczęśliwe, boją się być szczęśliwe. I druga rzecz, Polki, czyli te menadżerki, te kobiety z tak zwanego sukcesu, najbardziej boją się własnego sukcesu i krępują się go. Ale ja miałam takie osobiste doświadczenie przez ostatni rok, jak przytułam w pandemii prawie 10 kilo i tak się nacieszyłam, bo myślałam sobie, a piersi wreszcie są, no fajnie, zajdę. I tak chciałam takie doświadczenie mieć, że czuję, że luz, że mogę sobie jeść ile chcę i tak dalej, ale ta presja społeczna, te komentarze kobiet, nie? To w ogóle jakby świat nie pozwalał ci być takim, ty chcesz, nawet nie pozwalał ci zadać takiego pytania. Więc oczywiście wbiegłam szybko i już schudłam prawie wszystko, ale wiesz, jakby to też jest tak trochę, oczywiście my kobiety kobietą, ale w ogóle trudno jest to piękno, wiesz, uwarunkować w taki swój własny sposób, prawda? Najadłam, że zgubiłam guzik zielony od marynarki. Jeśli ktoś by znalazł, to bardzo proszę. Druga wiadomość jest taka, że to jest moje ostatnie zdanie, które mówię dzisiaj. Trzecia, nie będę śpiewać. A czwarta jest taka, że no skoro o pięknie, tak, skoro o pięknie, to najpiękniej jak można. Piękno same w sobie, którego przedstawiać nie trzeba. Monika Wrotka dla was dzisiaj. Miłego wieczoru. Trzyma strach palcem po
Wróciłam z eventu, muszę się zaraz przebrać, ale tak, muszę się przebrać i zrobiłam sobie tutaj herbatkę ciepłą, także zaraz siadam do montowania w ogóle, bo ja zapomniałam, że przecież ja muszę montować film. Nie mam nic na zapas, więc siedzę i montuję codziennie. I mam taką herbatę, nie dość, że w przepięknym kubku z Berna, to herbata jest z 5 o'clock i nazywa się śliwki w cynamonie. I o ile ja śliwek nie lubię, to ten zapach po prostu tej herbaty jest przepiękny. To jest zielona herbata. Także ona tutaj sobie już stygnie, czeka. Zaraz siadam, tak jak mówię, do komputera, do montażu. A chwilę Wam opowiem, jak było. Dlatego, że to był chyba najlepszy event, na jakim ja byłam do tej pory. No wiecie, nie byłam jeszcze... Znaczy nigdy nie byłam, jeszcze może tak, z benefitem w Stanach na przykład, tak? Czy tam jakieś inne, po prostu inne wyjazdowe, fajne eventy mnie ominęły, ale ten mam wrażenie, że był naprawdę bardzo fajny, bo nie był to też taki stricte event skierowany na jeden główny produkt, co prawda gdzieś tam się przewijał, ale ogólnie cała tematyka, wiecie, zaproszeni goście, w ogóle te rozmowy takie luźne, to było naprawdę bardzo fajne spotkanie, plus jeszcze koncert Moniki Brodki, taki wiecie, prywatny, w takim no mega hermetycznym niemalże gronie. Mam wrażenie, naprawdę było bardzo przyjemnie i tak jak mówię, no jeden z fajniejszych eventów, na których byłam, także bardzo mi się podobało. Nie jest jeszcze tak późno, także no mam jeszcze czas, wiecie, żeby się tutaj ogarnąć, pomontować i w ogóle, ale dostałam też dary. Pomyślałam, że sobie tutaj otworzymy, bo ja sama nie wiem, co tutaj jest. To znaczy domyślam się, że są tutaj właśnie te produkty do testów, ale tutaj sobie muszę trochę poczytać i w ogóle też właśnie dostałam, co mnie najbardziej zainteresowało, zaproszenie na relaksacyjny kolagenowy rytuał, więc jestem bardzo ciekawa, co to jest, będę musiała sobie poczytać i pójdę, czemu nie. No i tu mam produkty w takiej bardzo ładnej tubie, ona jest taka zamszowa, więc fajnie to wygląda. Nowa marka Remi, chyba, tak się czyta. Marieta Żuchowska jest twarzą tej marki i powiem Wam, że ja to od dziecka po prostu, znaczy odkąd, nie wiem, miałam telewizor i oglądałam telewizję, po prostu dla mnie ta kobieta to jest taka kwintesencja, wiecie, kobiecości, i takiej klasy i to po prostu ona ma to od lat w sobie i ona jest taka sama praktycznie, no cudowna kobieta, naprawdę. Okej, dobra, żeby to się tutaj nie przewróciło, no nie wiem jak to powinnam wyjąć, wiecie? Z tego co się zorientowałam na spotkaniu, to tutaj są właśnie takie trzy produkty, kolagenowa formuła piękna, pomarańcza i marakuja dla skóry, włosów i paznokci i to właśnie piłam sobie na spotkaniu. To jest napój instant w proszku, 30 porcji na 30 dni. Także tutaj taka jedna właśnie, ta pomarańcza marakuja. I tutaj są jeszcze dwa inne. I jedno jeszcze też próbowałam, a trzeciego nie. I tutaj mamy naturalna do skóry włosów i paznokci. I ta truskawkowa opuncja figowa. O, także mam takie trzy. Ja słuchajcie, nigdy nie piłam kolagenu, ale jestem ciekawa w sumie. Przetestuję sobie, to będę wiedziała, nie? Czy to na mnie zadziałało faktycznie, czy nie. Czy warto. Tutaj właśnie trzeba zrobić sobie taki mały napój, taki jakby, nie wiem, taki shot. Nie, 300 ml wody, całkiem dużo, bo my takie shoty tam mieliśmy na spotkaniu. Także, no w sumie to jestem ciekawa. Tutaj jest jakiś proszek, jestem ciekawa. Tak jak mówię, przede wszystkim jak to się sprawdzi, czy ja zobaczę jakąś różnicę. Bo wiecie, jak tak, no to super. To super. Tak, one są tutaj zaklejone, wiecie, to... To nie ma co otwierać teraz, dopiero jak zacznę używać. Także bardzo się cieszę, naprawdę to było bardzo fajne spotkanie i jestem naprawdę zadowolona, że dostałam zaproszenie, bo w ogóle też bardzo fajne miejsce. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Dziewczyna, która grała na fortepianie w międzyczasie, no coś pięknego, powiem Wam, naprawdę. Jedno z w ogóle fajniejszych spotkań, ta tuba taka fajna, taka zamszowa, taka jak dostałam te perfumy z Lancome też. To właśnie taka mniej więcej, o. No dobra, no to co? To ja się z Wami już żegnam na dziś. Spędziliśmy sobie miło dzień, mam nadzieję. Ja przynajmniej tak. A jutro już normalny dzień, już jutro nie ma eventów, nie ma nic. Jest praca, obowiązki. Ups. Także zobaczymy. Możliwe, że zobaczymy się jutro. Filmy na razie są, także no filmy są codziennie, więc może.
Może i tak. Także dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Dajcie znać, czy testowaliście jakiś kolagen może do tej pory? Coś? Nie wiem, jakieś w tabletkach, jakieś szoty, jakieś coś? Dajcie znać. Ale ogólnie bardzo fajny event, bardzo fajne kobiety. Fajnie było tak po prostu posłuchać, wiecie, kto co tam ma do powiedzenia. I tak. Dobra, to już nie przedłużam. Widzimy się jutro, ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia. Pa!